kanale YouTube, czyli osoby, które w tej chwili zagadały się nawet w recepcji, to będą mogły początek obejrzeć również w formie elektronicznej. A poznajmy Wikipedię od drugiej strony, czyli tak trochę jakbyśmy zajrzeli do środka komputera czy do silnika samochodowego. Mnie też to bardzo ciekawi, jak w ogóle to wygląda, także oddajemy głos panu Adamowi. Dzień dobry państwu. Kilka słów w ogóle, jak to się zaczęło. Znaczy, ja generalnie popełniłem malutką książkę, próbowałem namówić pana Damiana. Nie działa mikrofon? Może bliżej trochę? Halo? O, dobrze. Próbowałem namówić pana Damiana, żeby zrobić taką krótką sesję prezentacyjną dotyczącą książki. Natomiast pan Damian stwierdził, że zainteresowany byłby, co zrobić tak naprawdę, co się dzieje z numizmatyką na Wikipedii. Więc prezentacja jest podzielona na dwie części. Krótko, numizmatyka w Wikipedii. Tutaj zamieściłem dwa symbole i nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, o co chodzi, dlaczego te dwa, ale to zaraz wyjaśnię. No i krótko o samej książce. Podstawowa rzecz, znaczy w ogóle na samym początku zadam pytanie. Kto z państwa nie używał nigdy Wikipedii? Kto z państwa, rozumiem, że nikt, tak? Kto z państwa nigdy nie zaglądał do numizmatyki na Wikipedii, nie wrzucał żadnych haseł, nie czytał? To bardzo miło. Dobrze. Czy ktoś wie, co to jest Wikimedia Commons? I dlaczego w przypadku numizmatyki ona jest dość istotna? Dobra. Króciutko. Widzę, że same podstawy. Wikipedia jest to wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii o otwartej treści. Zaczęła się, to jest akurat wzięte ze strony Wikipedii, 15 stycznia 2001 roku. Polskojęzyczna Wikipedia jest jedną z 300 wersji językowych. Tak naprawdę wersja językowa Wikipedii to można powiedzieć jest trochę oddzielna Wikipedia. Ja tutaj w prezentacji nie będę nic mówił o żadnych formalnych stronach, jak Wikipedia działa na świecie, że jest to fundacja i tak dalej, bo to nie jest akurat istotne. Prezentacja będzie dotyczyła tylko i wyłącznie praktycznej rzeczy, czyli jak korzystać z numizmatyki na Wikipedii, jak to jest w tej chwili zorganizowane, ale przede wszystkim również będę zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w tak fajnym projekcie, jakim jest Wikipedia, bo rozumiem, że są to osoby, które są zainteresowane numizmatyką, więc warto by było wzbogacić tą wiedzę na Wikipedii polskiej przede wszystkim. Jest 5 głównych filarów Wikipedii, bo spotykałem się już z kilkoma osobami, oczywiście w świecie wirtualnym, więc fizycznie nie mam zielonego pojęcia, kto stoi za poszczególnymi nickami, którzy próbowali wejść w Wikipedię, szczególnie chodzi tu o młode pokolenie, czyli uczestniczyć w edytowaniu, w pisaniu haseł, no i popełniali na samym początku bardzo wiele błędów. Wikipedia jest oparta na 5 filarach, wymienionych tutaj za główną stroną Wikipedii. Pierwszy to jest encyklopedyczność, drugi to jest neutralny punkt widzenia, trzeci to jest wolny zbiór wiedzy, netykieta, czyli to, jak, czym się rządzi tak naprawdę etykieta rządzona w sieci i brak sztywnych reguł. Encyklopedyczność. No to jest niestety rzecz, która nie jest zdefiniowana bardzo ściśle. Co to jest encyklopedyczność? No chodzi o to, żeby tak zwane hasło było ency. Dam przykład. Byłem świadkiem, oczywiście znowu w świecie wirtualnym, dyskusji, czy hasło dotyczące Iwanki Trump to jest hasło encyklopedyczne, czy to nie jest encyklopedyczne. I oczywiście forum piszących dyskutuje. Jeden twierdzi, że tak, drugi twierdzi, że nie, czyli że ona zasługuje na to, żeby być w encyklopedii, drugi nie zasługuje. Jest to kryterium dość płynne, ale generalnie, ponieważ encyklopedia jest pisana przez forum, przez ludzi, to w jakiś tam sposób znajdowana jest wypadkowa opinii i coś tam zostaje. Neutralny punkt widzenia. Jest to bardzo ważne, ponieważ spotkałem się na przykład z takimi opiniami, że no, na przykład, jeżeli chodzi o tematy polityczne, historyczne, Wikipedia jest liberalna, nie jest konserwatywna, tak? Co jest nieprawdą, dlatego że Wikipedia nie ma żadnego takiego sensu stricte głównego zespołu redakcyjnego. Zespołem redakcyjnym są wszyscy, którzy dostają status redaktora, a status redaktora dostaje każdy, kto ma
od 500 edycji w górę. Więc to, co się dzieje w Wikipedii, to, co jest pokazywane w Wikipedii, jest po prostu wypadkową opinii redaktorów, czyli osób piszących i tworzących te artykuły. Także jeżeli będziecie mieli Państwo na przykład zastrzeżenia do jakichś komentarzy, uwag Wikipedii bądź dobrania źródeł, to pamiętajmy o tym, że nie ma kogoś, kto nadzornie na górze nadzoruje i decyduje, że tak naprawdę to tą linię przyjmujemy, tego nie przyjmujemy. To jest nieprawda, to jest zawsze wypadkowa. Neutralny punkt widzenia, czyli bardzo często jest sprawdzane, szczególnie przez redaktorów, tych, którzy wielokrotnie czytają ze środowiska, również administratorów, sprawdzane jest, czy zachowywany jest neutralny punkt widzenia, czy nie ma tak zwanego jednostronnego, emocjonalnego często spojrzenia. Dlatego na przykład w Wikipedii unika się, czy powinno się unikać takich słów jak bardzo, jak znakomicie. Po prostu to ma być neutralny, suchy, powinien być neutralny, suchy punkt widzenia. Wolny zbiór wiedzy. Wolny polega na tym, że każdy z niego może czerpać tak, jak chce, zgodnie z zasadami, czyli generalnie wszystko, co jest użyte w Wikipedii, może być wykorzystane gdziekolwiek indziej. Netykieta, czyli zasady dobrej współpracy w sieci. Brak sztywnych reguł. No właśnie, to jest troszkę szerzej niż na przykład Brytanika. To jest taka encyklopedia, ale w tej encyklopedii pojawiają się zarówno pojęcia, jak i pojawiają się również bardzo szerokie artykuły zbliżone na przykład do książki. Nie ma tak sztywnych reguł, jak generalnie można powiedzieć w normalnych, dawnych papierowych encyklopediach były. To, co jest najważniejsze, już wspominałem, jest tworzona przez wolontariuszy i wolontariuszem może zostać każdy. Czym Wikipedia nie jest? A więc Wikipedia, i to jest najważniejsze dla osób, które chciałyby pomóc, bo domyślam się, że na tej sali siedzą osoby, które zajmują się numizmatyką od wielu lat i mają wiele wiedzy, mają wiele doświadczenia. Natomiast to, co chciałem zaznaczyć, Wikipedia nie jest miejscem do pierwszej publikacji. To nie może być coś takiego, że wiemy, mamy pewną wiedzę na przykład, czy mamy własny pogląd i ten własny pogląd po raz pierwszy publikujemy w Wikipedii. Nie, to jest niemożliwe. Nie jest platformą marketingową i z tym jest właśnie walka. Czyli zdarzały się na przykład takie hasła, jak czytałem wśród uczestników różnych forum dyskusyjnych, że na przykład ktoś założył jakąś partię, partia jest kanapowa i tą partię łącznie z zarządem tej partii wpisali do encyklopedii. I teraz czy ta partia kanapowa w tej encyklopedii powinna być, czy nie powinna być. No jest oczywiście dyskusja, forum, uczestnicy dyskutują, decydują, no i w końcu dochodzi po jakiejś długiej dyskusji do utrzymania danego hasła w Wikipedii bądź jego usunięcia. Na pewno nie jest blogiem i nie jest portalem społecznościowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Kto może dokonać edycji Wikipedii? To jest jedna z ciekawszych rzeczy, bo tutaj też było takie pytanie pana Damiana. Każdy. To znaczy, biorąc pod uwagę, zaglądacie Państwo do Wikipedii, ja pokażę później w następnej części, ponieważ mam mało czasu, to nie chcę za bardzo się rozwodzić w tej chwili nad prezentacjami. Każdy, nawet niezalogowany, może dokonać po prostu edycji Wikipedii. To jest bardzo proste, zbliżone do Worda czy do podstawowych programów, nawet jeszcze prostsze. To jest tak zwany użytkownik, są tacy zwani użytkownicy niezarejestrowani. Są również użytkownicy zarejestrowani, przy czym tutaj forma czy wymagania do rejestracji są, ja bym powiedział, wręcz banalne, ponieważ się nadaje nickname, czyli nazwę, wprowadza się jakieś hasło i jedynym właściwie kryterium weryfikującym jest e-mail, który wiąże to hasło z danym użytkownikiem. Użytkownicy zarejestrowani, no podstawowy to jest użytkownik, czyli na przykład chcecie Państwo wejść do Wikipedii, zakładacie sobie, nie wiem, numizmatyk 1100 na przykład, taki nick, z jakimś tam hasłem, podajecie jakiś e-mail i stajecie się już normalnym, zarejestrowanym użytkownikiem. Możecie edytować właśnie pod tym nicknamem. Natomiast jest jedna uwaga, to znaczy do około 500 edycji użytkownik zarejestrowany, jego edycje nie są widoczne od razu jako hasło, które się widzi w Wikipedii. One są, ale z statusem do przejrzenia. Hasło, taka edycja musi być zaakceptowana przez kogoś z większym stażem. Znowu nie żaden komitet redakcyjny, tylko właśnie redaktorów. Umownie to są ci użytkownicy, którzy osiągnęli już status 500 edycji lub więcej.
I wtedy użytkownik przegląda, sprawdza, czy to jest zgodne z zasadami Wikipedii, czy jest to, dojdziemy do tego, bo jest jedna z ważniejszych rzeczy, uśródłowione, czy język jest poprawny, no i potem jest akceptowane i jest to już od razu widoczne. Takim właśnie tym wyższym etapem jest redaktor. Zaletą redaktora jest to, że jego edycje automatycznie są zatwierdzane. To znaczy ja, mając status na przykład redaktora, pan Damian, którego nie ma chyba nam w tej chwili, też już jest na Wikipedii, to uprzedzam, nie ma jeszcze statusu redaktora, ale nie dlatego, że nie ma wiedzy, tylko nie ma wymaganej liczby edycji. Więc pan gabinet numizmatyczny pana Damiana Marciniaka jest na razie jeszcze użytkownikiem. Wszelkie edycje gabinetu numizmatycznego muszą być akceptowane przez redaktorów. No jest jeszcze administrator, to są już użytkownicy o największych prawach. Oni mają możliwość usuwania stron. Odbywa się to ostatnio bardzo rzadko, ponieważ no były różne, znaczy jeżeli administrator ocenia, czy dana strona jest do usunięcia, czy nie, no to często zdarzały się wojny, no bo to jest zwykłe środowisko w wirtualnym świecie, więc zdarzały się wojny, bo ktoś inny uważał, że ta strona nie powinna być usunięta. Dam tutaj przykład, ponieważ jesteśmy wśród numizmatyków. Ktoś kiedyś, nie wiem, jeszcze nie za moich czasów, utworzył hasło Dienieszka i Połuszka. To były dwa hasła, przy czym definicja tych haseł, wtedy jeszcze nie było takich ostrych wymogów co do uźródławiania, czyli podawania, skąd to hasło jest wzięte, czy skąd ta treść jest wzięta. Więc oczywiście któryś z administratorów po jakiejś dyskusji wziął to, usunął. Skąd wiem, że takie hasło było? No bo później to hasło było drugi raz wytworzone i oczywiście pojawił się komentarz. Hasło było już raz usunięte, dlaczego po raz drugi jest tworzone? Więc tam trzeba to uźródłowić i napisać. Akurat to hasło było utworzone i na podstawie leksykonu numizmatycznego. Żaden już z redaktorów, mimo że to hasło jest krótkie, no bo dzienieszka, no to jest krótka definicja, tu nie ma co się za bardzo rozwodzić. Żaden z redaktorów już wtedy tego nie usunął. Z administratorów, bo redaktor nie może usuwać. Są również inne funkcje techniczne typu boty, roboty, nieroboty. Na przykład trzeba zrobić masową edycję iluś tam setek bądź tysięcy haseł. Na przykład zmiana standardu nazewnictwa haseł. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli bierzemy do ręki katalog, to na przykład mamy 10 groszy na przykład z PRL-u. I będziemy mieli w następnym rozdziale 10 groszy z trzeciej rzeczy RP. Ale Wikipedia no to jest system informatyczny, więc te hasła muszą się różnić. Nie można wpisać 10 groszy. Trzeba wymyśleć standard nazewnictwa, jak rozróżnić, żeby w Wikipedii było to rozróżnione, że ktoś wrzuca 10 groszy, to jest to inne hasło, inny tytuł tego hasła dla PRL-u na przykład i dla trzeciej RP. Stąd się wprowadza, czy próbuje forum wypracować, czy próbowało wypracować, potem to się robi na bieżąco, pewne standardy nazewnictwa, których się nie da bezpośrednio przenieść z katalogu. No i teraz jeżeli na przykład standard nazewnictwa trzeba zmienić, bo forum, znaczy grupa dojdzie do wniosku, że no to zmieniamy standard nazewnictwa po dość długiej dyskusji, która z reguły trwa w świecie wirtualnym 2 miesiące, no to wówczas najczęściej taka praca jest wykonywana przez roboty, ktoś zmienia automatycznie, no bo wykonywanie ręcznie na przykład dla 200 haseł, no to jest katorga. Zasady pisania haseł, artykułów w praktyce, tutaj mówię, że chodzi o to, co jest najważniejsze, gdyby ktokolwiek chciał pomóc, ktokolwiek chciałby w tym uczestniczyć. Pierwsza sprawa, która jest brana jako taka zasadnicza rzecz, to jest encyklopedyczność, czyli temat, język i styl. Nie jest to jednoznaczne, ale sumarycznie po jakimś tam doświadczeniu Wikipedii daje się wypracować i czytając również inne hasła, o co chodzi z tą encyklopedycznością. Czy na przykład możemy napisać o tej lampie w tym hotelu? Prawdopodobnie ktoś by napisał i to hasło wcześniej czy później po jakiejś dyskusji w forum zostałoby usunięte. Ale gdybyśmy na przykład napisali o stylu Art Deco zastosowanym w przypadku oświetlenia w którymś tam z hoteli, to już jest pełnoprawny artykuł, to już jest rzecz encyklopedyczna. Także pamiętajmy, że to jest dość szerokie, bardzo szybko się, znaczy język również jest bardzo ważny, to co zwracałem uwagę, jak również i styl encyklopedyczny. Niestety najlepiej poczytać kilka haseł, przeczytać kilkanaście haseł. W naszym przypadku mówimy tutaj o obszarze numizmatyki.
To, co jest jedno, druga rzecz, która jest najważniejsza, i to zaznaczyłem z znakiem, z wykrzyknikiem, to nie może być miejsce pierwszej publikacji. Nawet największe tytuły profesorskie nie mogą po raz pierwszy publikować informacji, swoich przemyśleń w Wikipedii. Nie ma czegoś takiego. Wikipedia tylko i wyłącznie akceptuje informację, która wcześniej gdzieś była opublikowana. Czyli krótko mówiąc, jest to na przykład książka, ale nie tylko. Może być to portal, może być to blog internetowy, może być to strona internetowa. Mogą być to, znaczy to spektrum tych źródeł jest dość szerokie. Oczywiście, jeżeli książka zostanie wydana, to jest tak mocne źródło. Ja na przykład spotkałem się z tematami dyskusyjnymi z punktu widzenia historii i zauważyłem, że wielu redaktorów chciałoby te tematy usunąć, bo na przykład nie podobał im się punkt widzenia zaprezentowany w danym haśle. Ale ze względu na to, że opierali się na bardzo silnym źródle, czyli na opublikowanej książce w wersji papierowej, no można było tylko i wyłącznie przeprowadzić dyskusję, ale jako samo hasło w takim wykonaniu, jak było w źródle drukowanym, w tej czy w innej formie musiało zostać. Uśródłowienie. Dzisiaj obowiązuje zasada, że wszystko w Wikipedii, każde zdanie, stwierdzenie powinno być uśródłowione, czyli powinno być podane ta informacja, skąd zostało wzięte, z której książki, jaka strona, najlepiej jeszcze z podaniem ISBN-u albo który portal i zacytowanie tej strony. Prawa autorskie, no to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo ja uważam, że trochę dochodzimy w Wikipedii do kwadratury koła. Z jednej strony nie możemy sami nic publikować własnych treści, a z drugiej strony nie możemy kraść. Kraść w znaczeniu, żeby naruszać praw autorskich autorów książek publikowanych. I to jest cały czas dyskusja, jak nie zmieniać treści jednocześnie, żeby nie kopiować i nie narazić się na łamanie praw autorskich. To jest też bardzo ważna sprawa. I takie drobne rzeczy, które są bardzo istotne, że jak się tworzy nowe hasło, na przykład ktoś napisze, ostatnio się pojawiło hasło 20 zł 2018 niepodległość. Jeden z młodych użytkowników, skąd wiem, że młody, bo na swojej stronie po prostu podał, ile ma lat, to nie jest obowiązkowe, po prostu skopiował to na bazie folderów produkowanych przez Narodowy Bank Polski. Natomiast nie umieścił żadnej kategorii istniejącej. Takie hasło zostałoby błyskawicznie usunięte, ponieważ wszystkie hasła muszą być kategorie. Ja jeszcze przejdę do kategorii, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jak się tworzy hasła. No i to, co jest najważniejsze również, to jest bardzo ważne, może nie najważniejsze, w przypadku encyklopedii internetowych, to jest linkowanie. To znaczy zaletą Wikipedii jest to, że do poszczególnych części hasła tworzymy linki i odnośniki, gdzie można sobie po prostu klikając w to mieć odniesienie do hasła źródłowego. Także linkuje się praktycznie wszystko. Na przykład piszemy o talarze Księstwa Warszawskiego, no to Księstwo Warszawskie sobie linkujemy do oddzielnego artykułu, zaznaczamy i linkujemy z artykułem, który opisuje Księstwo Warszawskie. To jest dość wygodne, jak będziemy to czytali, to jest dość wygodne, bo dość fajnie się nawiguje i czasami zachodzi się w takie miejsca w Wikipedii, wychodzi się z jednego punktu, a ląduje się zupełnie gdzieś indziej. Dlaczego wymieniłem Wikipedię Commons? Otóż artykuły o monetach, no bo jesteśmy w końcu na sesji numizmatycznej i o banknotach, właściwie są niczym, jeżeli nie ma zdjęć. O ile wersje językowe w Wikipedii, no ich jest 300 i praktycznie każda jest niezależna, o tyle wszelkie multimedia gromadzone są w jednym siostrzanym projekcie Wikipedii, zwanym Wikimedia Commons, gdzie tam są, no z naszego... W naszym przypadku, czyli w przypadku numizmatyki, to przede wszystkim chodzi o gromadzenie zdjęć, monet i banknotów i nie tylko. Ten projekt jest jeden dla całego świata, czyli dla wszystkich tych 300 wersji językowych. Zorganizowany jest jak wszystko w Wikipedii w kategorie. Dalej tworzony jest przez wolontariuszy, ale tutaj chciałbym zaznaczyć, że wolontariuszy z całego świata, to znaczy zdjęcia pan Damian zgłosił, jako ostatni użytkownik zgłosił usunięcie kilku zdjęć ze względu na naruszenie praw autorskich i te zdjęcia były usuwane przez użytkownika z Republiki Południowej Afryki. Także to jest akurat takie bardzo fajne forum, te Wikimedia Commons, że właściwie wolontariusze są z całego świata. Jednym z najaktywniejszych użytkowników w numizmatyce chyba się nazywa,
Tang Sung czy coś, Wikimedia Commons jest z Hongkongu. I na przykład najwięcej działa, jeżeli chodzi o takie medialne rzeczy. Konsekwencją tego jest, że oczywiście używamy języka angielskiego. No, ktoś, kto nie zna języka angielskiego, no, będzie miał kłopot, dlatego że nawet nie jest w stanie napisać, uzasadnić, dlaczego dokonał danej edycji. Jest to możliwe, bo nie wszystkie kategorie są w języku angielskim. Na przykład trzeciaki, no, to są napisane w języku polskim. Ale już królowie są napisani tak, jak się ich używa w języku angielskim, ani w języku polskim, no, bo ponieważ to służy dla całego świata. A ten projekt jest stworzony w tym języku. Po wgraniu zdjęcia do Wikimedia Commons, a dalej może to zrobić każdy, ono jest dostępne od razu. Dostępne jest od razu dla wszystkich wersji językowych, można korzystać, podłączać do artykułów, wyświetlać. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, tutaj specjalnie to zaznaczyłem, chodzi o prawa autorskie do zdjęć. I tu warto na to zwrócić uwagę, bo prawa autorskie, ja nie jestem specem, nie jestem prawnikiem, ale zetknąłem się z tym wielokrotnie. Prawa autorskie do zdjęcia mają dwa wymiary. Prawo autorskie do treści, czyli na przykład fotografowanie monety, czyli własnością wizerunku monety jest jej projektant, bądź te prawa zostały przejęte przez Narodowy Bank Polski w tym przypadku. Ale również prawo ma ten, który wykonał to zdjęcie, ponieważ monety są obiektami niepłaskimi, są trójwymiarowymi, więc istnieje prawo autorskie do samego zdjęcia. Czyli krótko mówiąc, ponieważ prawa autorskie generalnie, mówię znowu nie jako prawnik, przyjęło się już po długiej dyskusji w Wikipedii, że ani monety, ani banknoty nie mogą być umieszczane w Wikipedii ze względu na to, że są oparte na wolnej licencji, czyli każdy może z nich skorzystać, jeżeli obiekt jest młodszy niż 70 lat. To znaczy, dlatego na Wikipedii nie znajdziecie Państwo żadnego artykułu z banknotami Narodowego Banku Polskiego. Zaraz powiem dlaczego, bo prawo autorskie zwalnia pieniądze z tych ograniczeń, ale... I tu zaraz dojdziemy, ale powiem, skąd się to wzięło. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, to znaczy jeżeli Państwo chcecie włożyć jakieś zdjęcie, nie wiem, dochodzicie do wniosku, że jest znakomite zdjęcie Talara gdzieś na jakiejś stronie, znaleźliście w internecie i chcecie je wgrać do Wikipedii. Otóż nie macie takiego prawa, bo nie macie prawa do tego zdjęcia, chyba że autor tego zdjęcia, który je wykonał, wyrazi taką zgodę. To znaczy wyślę na odpowiedni adres e-mailowy zgodę, że on jako autor wyraża zgodę na to, żeby to zdjęcie zostało opublikowane w Wikipedii. Wtedy przy tym zdjęciu jest taka etykieta OTRS. Każde zdjęcie, które ma niewłaściwe prawa autorskie, wcześniej czy później zostanie usunięte. Tak samo jak wcześniej czy później z Wikipedia Commons zostanie usunięte każde zdjęcie monety na przykład Narodowego Banku Polskiego, czy współczesnej, czy PRL-owskiej, czy banknoty starsze niż dzisiaj prawdopodobnie niż edycja 48 rok. Wrócę teraz, dlaczego mamy taki problem z Narodowym Bankiem Polskim, bo mamy, w Wikipedii mówię od razu, mamy problem z Narodowym Bankiem Polskim. Otóż przyczyną problemu jest ta strona. Narodowy Bank Polski opublikował opublikował informację do warunki wykorzystania wizerunków, przy czym nie zastrzegł, że dotyczy to tylko monet i banknotów obiegowych. Efekt jest taki, że była bardzo długa dyskusja wolontariuszy prawników i doszli do wniosku, że o ile ustawa o prawach autorskich zwalnia środki pieniężne z ochrony, o tyle to zdanie jest tą ustawą i z tak zwaną wolną licencją, która jest używana w Wikipedii, całkowicie sprzeczne. Więc nie ma możliwości. I po długich dyskusjach wszelkie zdjęcia, bo co jakiś czas się zdarza, że na przykład ktoś, nie wiem, zrobi skan 50 złotówki, żeby do artykułu o banknotach uzupełnić, pokazać. Jako człowiek, jako obywatel tego kraju, jako każdy obywatel świata ma do tego prawo, ale w Wikipedii to zdjęcie się nie może pojawić.
Także to akurat to zdanie Narodowego, jakby ktoś mógł pomóc w przypadku Narodowego Banku Polskiego, nie wiem, czy to była świadoma ich polityka, czy nie, gdyby zmienili tą klauzulę, może by się zmieniło na Wikimedia Commons. Na razie nawet czytałem gdzieś na forach takie dyskusje, że ktoś zamierzał napisać pismo do prezesa Narodowego Banku Polskiego, że to jest nie fair i tak dalej. Nic to nie dało. Także polityka jest taka, że obiegowych... Dobra. Okej, okay. Czyli to zdjęcia polskich monet i banknotów, to jest ograniczenie NBP 70 lat plus. Są banknoty, zdjęcia banknotów tych emisji przed 48 rokiem, czyli te przed wymiany w 50 roku. Natomiast według mnie, to już jest 19 rok, mogą się pojawić te z datą emisji 1948, czyli te, które chodziły do lat 70. Na monety prawdopodobnie czekamy pierwsze monety do przyszłego roku, bo wtedy upłynie 70 lat. Teraz króciutko chciałem, wiem, że czasu nie ma za dużo, ale teraz czy ja tu się dostanę do tego, czy nie. Chciałem pokazać, jak wygląda ta Wikimedia Commons, jak jest dzisiaj zorganizowana, bo Wikimedia Commons jest coś takiego jak kategoria Coins of Poland, czyli monety polskie. Odpowiednik jest również Banknotes of Poland, czyli banknoty polskie, gdzie wszyscy wolontariusze, którzy chcą wzbogacać artykuły, między innymi pan Damian bardzo aktywnie działa jako gabinet numizmatyczny, umieszczają po prostu zdjęcia, także można z nich korzystać. Widzę, że mi to nie wyszło, ale może czasu nie mamy za dużo. Co tak naprawdę dzieje się z pojedynczym hasłem? A więc jeżeli ktoś chce pomóc, chce coś zrobić, bo hasło może być krótkie, hasło nie musi być długie, to nie musi być artykuł na medal, bo nie wiem, czy jak żeście Państwo zaglądali na główną stronę Wikipedii, to tam jest tak naprawdę są artykuły na medal, bardzo dobre. Czy wiesz, że? No i tam później tam, co się dzieje rocznikowo. I mniej więcej można powiedzieć tak, artykuły na medal to są artykuły wzorcowe na piątkę, artykuły dobre to są artykuły na czwórkę, czy wiesz, że to są takie artykuły, gdzie forum, użytkownicy, czy ci administratorzy, czy ci, co to czytają, wyróżnili je na trójkę. A reszta to są artykuły niewyróżnione. Tak? Także to nie muszą być bardzo długie artykuły, te, które trafiają do tej najwyższej kategorii artykuły na medal. Jak tam zwrócicie Państwo uwagę, no to są artykuły no już napisane. Jak ja patrzyłem na kryteria oceny, no to są bardzo skomplikowane. Są tacy, którzy, hobbyści, wolontariusze, którzy to robią. Jeszcze nie znalazłem tam żadnego artykułu o monetach i banknotach, także czekam tutaj na pomoc, jakby ktoś chciał z Państwa takie artykuły napisać. Tytuł, definicja, podział na sekcje bardzo ważne, bo często ci, którzy czytają, administratorzy, na przykład hasło, ludzi, którzy wchodzą dopiero co na Wikipedię, to odrzucają to hasło, wracają go do tak zwanego brudnopisu i mówi popracuj trochę jeszcze nad podziałem na sekcje, no bo musi być podział na sekcje, żeby było to czytelne. Na pewno trzeba podać źródła, z których się korzystało, literaturę opcjonalnie, linki zewnętrzne opcjonalnie, warto zrobić tak zwaną sekcję zobacz też, podać kategorie, historia i autorzy, zaraz pokażę, o co chodzi, dyskusja i przekierowania. Nie wiem, czy mi się to odpali. Nie odpala się. To nie jestem w stanie, chciałem pokazać na jakimś haśle. Co mam zrobić? Spróbujemy może tak. Nie. A, jest, przepraszam, jest, dobrze. Proszę bardzo. Tu skoncentrujmy się na takim haśle popularnym. Wszyscy od niego zaczynali. Złotówka, 1929 rok. A więc po pierwsze piszemy hasło, po drugie ją definiujemy, no i później przechodzimy do podziału, tak? Czyli wpisujemy awers, rewers, nakład. Oczywiście wszędzie są podane źródła, tutaj chciałbym zwrócić uwagę. Na samym dole oczywiście opisane są, to wszystko zależy od autora, więc czy autorów, którzy się w tym zaangażują. Tutaj jest bardzo dużo pomocy pana Damiana Marciniaka, bo większość zdjęć jest pana Damiana w tym haśle. Mamy konstrukcję zobacz też, oczywiście przypisy, które są generowane automatycznie, no i te kategorie, o których pisałem. Akurat to hasło znajduje się w kategorii monety obiegowe II Rzeczypospolitej Generalnego Gubernatorstwa. Natomiast chciałbym zwrócić na przykład na tym haśle na jedną rzecz uwagę.
Każde hasło ma coś takiego jak dyskusja. Akurat w tym haśle nie było dyskusji. Czyli ludzie wpisują na przykład jakieś obserwacje, wnioski, albo na przykład administratorzy wpisują, że hasło jest przeznaczone, czy jest dyskutowane do usunięcia, bądź ktoś wpisuje, że czegoś tam nie ma i tak dalej. Ale również bardzo ważną rzeczą jest coś, co się nazywa historia i autorzy. I to polecam, żebyście Państwo zwrócili na to czasami uwagę, bo Wikipedia ma taką zasadę, że utrzymuje wszystkie edycje, które w danym haśle zostały wykonane od początku, kiedy one istniały. Trochę jak, nie wiem, czy są osoby zainteresowane najnowszymi technologiami, blockchainami. No to mniej więcej ta zasada obowiązuje tutaj. Wszystkie, jak ktoś założył hasło i wszystkie, na przykład było 300-500 edycji, wszystkie są utrzymywane. Co więcej, nawet jeżeli administrator czy redaktor zrobi jakąś zmianę, to obowiązuje zasada, że ta zmiana może być wycofana. Krótko mówiąc, jeżeli cokolwiek, ktokolwiek z nas napisze w Wikipedii, to nie mamy do tego już żadnego prawa. To jest droga w jedną stronę. Później to się staje własnością Forum Światowego. Może być zmodyfikowane, czyli ktoś może zmodyfikować, to jest jedno, ale może również usunąć edycję, może ją anulować. Nad tym czuwają właśnie ci bardziej doświadczeni użytkownicy i ktoś na przykład może się z tym nie zgodzić, więc się wywiązuje dyskusja i wtedy można powiedzieć, gremium decyduje. Natomiast zawsze możecie tutaj zajrzeć, jak wygląda sprawa historii. No ja to muszę przemalę okulary założyć z tej odległości, bo to już latanie te. Tutaj akurat nieważne, kto edytował, ale na przykład nie ma żadnych takich, nie ma na przykład, jest sprawdzanie, czyli The Polish Bot sprawdzał na przykład składnie i tak dalej, czyli to forum tak działa, czyli możecie Państwo, nie musicie pisać od razu artykułów, możecie na przykład komentować artykuły, możecie zmieniać, jeżeli zobaczycie nieprawdę, możecie nawet z numeru IP po prostu takie zmiany, takich zmian dokonywać. Natomiast chciałem Państwu pokazać z jednym hasłem, bo to mnie akurat, mogę to odpalić? Nie, to muszę odpalić. Tak, tak i pewno trzeba z tego wyjść, tak. Przy tej monecie pojawiła się w pewnym momencie bardzo ciekawa edycja i autor, ale niestety, który się tylko i wyłącznie identyfikował numerem IP, czyli był użytkownikiem niezarejestrowanym, podał, że autorem awersu tej monety, czyli 2 złote, wzór 1924, był E. Bartłomiejczyk, no i dokonał takiej edycji. Taka edycja, być może bardzo cenna, bo zrobił to ktoś, kto posiadał tą informację, może z rodziny, może, trudno mi odpowiedzieć, ale jej nie uźródłowił. I mimo, że jest to bardzo cenna informacja, prawdopodobnie bardzo istotna w ogóle dla przyszłości wiedzy o tej monecie, bo Wikipedia prawdopodobnie przetrwa dziesiątki, jak nie setki lat, bo ten projekt trochę tak jak Linux. No niestety tak to prawdopodobnie będzie. Projekty te takie masowe, one są bardzo trwałe, ponieważ jakaś grupa wolontariuszy zawsze będzie istniała, tych, którzy lubią pisać i rozszerzać tą wiedzę. Natomiast bez podania źródeł ta edycja niestety może wartościowa, ale musiała być usunięta. Gdyby na przykład taka informacja, że autorem awersu dla tej monety był E. Bartłomiejczyk, nie znam, bo wszystkie źródła dla mnie drukowane, które ja czytałem, one wszystkie podają autor Tadeusza Breyera, jeżeli nie mylę nazwiska, tak? Natomiast tutaj się nagle pojawia taka edycja, być może cenna, być może ktoś de facto odkrywa fakt historyczny. No dobrze, ale bez źródeł, mimo że nawet najcenniejsza edycja utrzymać się nie może. Poprzednie hasło, o którym podałem, tutaj ta złotówka 1929, specjalnie wybrałem takie monety, które prawdopodobnie dla Państwa, dla wszystkich Państwa są znane, bo są to monety podstawowe. Pojawiła się w pewnym momencie dyskusja dotycząca autorstwa projektu tej złotówki. Jeszcze może wróćmy do niego. Skomplikowane, ale niestety. Zwróćcie Państwo uwagę, mówimy, rozmawiamy z numizmatykami. Dobra. Że w pewnym momencie któryś z użytkowników dokonał
Na początku było to z numeru IP, przepraszam, że tak do tego, że według projektu Miłosza Kotarbińskiego. Otóż we wszystkich źródłach, tam gdzie jest to pisane do tej pory, podaje się, że autorem projektu Złotówki 29 roku był Mieczysław Kotarbiński, czyli syn Miłosza Kotarbińskiego. W wielu katalogach jest to skrótowo napisane, M. Kotarbiński, więc ta wiedza mogła po prostu z biegiem czasu zaniknąć. Po pierwszej zmianie, nie wiem, być może kogoś związanego z tym tematem bądź posiadającego taką wiedzę, oczywiście edycja została usunięta, ale nie dlatego, że jest niezgodna z literaturą, tylko dlatego, że nie była uźródłowiona. Osoba, która jednak nie odpuściła, no bo chciała uwiecznić ojca, a nie syna, więc dokonała tej edycji i podała źródła. Źródło jest czasopismo publikowane w Krakowie Lud Katolicki w 29 roku czy w 30 roku, podane pismo, podana strona. Przy takiej edycji, jeżeli ktoś uźródławia taką informację, niestety no, zasady Wikipedii mówią, nie można tego usunąć. Nie ma większej wartości, na przykład, nie wiem, katalog pana Kamińskiego, czy katalog pana Parchimowicza nad na przykład tamtym źródłem. Co się wtedy robi? Otóż zostawia się dyskusję. Tak jak tutaj, czyli że tak jak tutaj jest napisane, że niektóre źródła podają, że autorem projektu monety nie był ojciec, a syn Mieczysław Kotarbiński, autor między innymi projektu Orła Białego. Tu zwracam Państwa uwagę, bo możecie mieć, jako że część z Państwa zbiera już bardzo długo te monety, naprawdę może być bardzo wiele różnej wiedzy zgromadzonej, a katalogi w większości przypadków są bardzo skrótowe i większość błędów, która gdzieś kiedyś została w katalogach wprowadzona, jak na przykład, że istniały monety księstwa oświęcimsko-zatorskiego, których nigdy nie było i to sam profesor Paszkiewicz napisał w swoim opracowaniu, jest powielana ciągle. I wszyscy nawet na aukcjach piszą, że monety księstwa oświęcimsko-zatorskiego, nie było takich monet. To są po prostu monety bite dla Królestwa Galicji i Lodomerii, tylko że na tych monetach umieszczono pełną tytulaturę Marii Teresy, rozdzieloną pomiędzy awers i rewers. I końcówka pełnej tytulatury Marii Teresy właśnie zawierała księstwo oświęcimsko-zatorskie. Ktoś w XIX wieku popełnił ten błąd w jakimś katalogu, nawet nie wiem który, i ten błąd jest kopiowany do wszystkich katalogów. W Wikipedii jest miejsce na taką dyskusję. Dobrze, troszkę przeciągnąłem, ale to już kończymy. Tu chciałem opowiedzieć, no właściwie mamy jeszcze troszkę czasu, czy tak nie bardzo? Dobrze, to powiem tylko, spróbuję to odpalić i powiem, jeżeli ktoś by chciał zacząć, kategorie mają to do siebie, że warto czasami czytać tą kategorię. To znaczy najważniejszą kategorią na Wikipedii dzisiaj, czyli tematyka, która jest zawarta, jest kategoria numizmatyka. W kategorii tej jest również numizmatyka polska. Klikniemy, pokażemy. Tu akurat dzisiaj są tak, a nie inaczej zrobione hasła. To są tak zwane podkategorie, czyli polscy numizmatycy, polskie organizacje numizmatyczne, historia polskiego mennictwa. Właściwie można pisać, każdy może napisać, o PTN-ie jest artykuł, ale można napisać ich więcej, o różnych organizacjach, można o książkach napisać. Każdy, kto chce, to wszystko może napisać, Wikipedia wszystko zmieści. Są również banknoty, czyli w numizmatyce polskiej są również banknoty polskie. I tak dalej, schodzimy w głębi, pokażę, jak tylko wyglądają monety, polskie monety. Dobrze. Na dzisiaj, bo każdy może zmienić tą organizację, ale polskie monety są zorganizowane na dzisiaj w taki sposób, że monety I Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej PRL-u, te poddenominacyjne, potem są pod kategorię monety obiegowe i tak dalej. To właściwie jest, artykuły w Wikipedii można grupować dowolnie, pod warunkiem, że artykuł nie jest w kategorii nadrzędnej i podrzędnej, ale jeżeli jest w kategorii bocznej, to może być w kilku kategoriach. Tak? Czyli na przykład monety Wolnego Miasta Gdańska na przykład mogą być w kategorii monety Wolnego Miasta Gdańska, ale jednocześnie w kategorii monety polskie. Dobra, tego już nie przeciągam. Jest krótko o Wikipedii. Króciutko teraz powiem o tym.
Popełniłem taką małą książkę i właściwie to chciałem o tym głównie mówić. No ale okazało się, że temat Wikipedii był ciekawszy. Dla osób, które nie były w PTN-ie, zadam proste pytanie. Czy ktoś wie, czym różnią się te dwie monety i dlaczego zostały umieszczone na jednym zdjęciu? Tylko pod warunkiem, że, osoba nie była na prezentacji w PTN-ie. Zasadnicza różnica, której normalnie nie ma na wzorze tej monety. Od razu mówię, że tą podejrzaną jest moneta po prawej stronie. Kropka. Tak jest. Tej kropki w tym miejscu po T nie było nigdy. I co więcej, żadne ze źródeł, które były opublikowane w 19 i 20 roku, tego nie opisało. Takie sytuacje, takie odmiany dotyczące monet, szczególnie XIX-wiecznych, jeżeli ktoś śledzi Allegro bądź aukcje, pojawiają się dość często. Więc to właściwie skłoniło, znaczy to są takie podstawowe źródła, czyli zarówno Karol Plage, jedno z najlepszych opracowań dla tego okresu, cennik Berozowskiego jest uzupełnienie, bardzo dobra praca Bitkina. Ja akurat miałem dostęp do 2003 roku wydania. No i dość fajny katalog opublikowany tylko w internecie Jerzego Chałupskiego, wyróżniający odmiany i warianty monet zdawkowych Królestwa Kongresowego po powstaniu listopadowym. Coś się dzieje, nie tak? Króciutko, właściwie trudno do monet XIX-wiecznych, jeżeli ktoś próbuje wprowadzić pewną systematykę, używać tylko i wyłącznie pojęcia odmiany, ponieważ tam jest bardzo wiele różnic i tutaj dałem przykład, jak wygląda na 5-złotówce dwunominałowej warszawskiej różnica, jeżeli chodzi o kroje czcionek. To nie jest tylko i wyłącznie, nie wiem, powstałe podczas produkcji stempli, czy mincerz po prostu bił wielokrotnie. To są po prostu kompletnie różne kroje. To jest nie do zapanowania, więc wprowadza się tak naprawdę, czy to chyba po raz pierwszy zrobił pan Chałupski w swoim katalogu, wprowadził pojęcie odmiany i wariantu odmiany. Czyli odmiana to jest coś bardzo istotnego, natomiast wariant to jest drobna różnica, na przykład lekkie przesunięcie kropki. Już tak znaczne przesunięcie kropki, jak na poprzedniej monecie, to jest akurat odmianotwórcze, ale przesunięcie o 2 mm w lewo bądź prawo, jeżeli kogoś akurat tak zbieranie interesuje, to już jest wariant. W książce, ponieważ ta praca trwała, bazowała na dobrej pracy Plagego, ale Plagę bardzo dobrze opisał monety Mennicy Warszawskiej, a już dużo gorzej na przykład Mennicy Petersburskiej, bo miał prawdopodobnie mniejszy do nich dostęp. Ja tylko podaję zestawienie poszczególnych nominałów, monet dwunominałowych. Co ile jest na przykład rozróżnianych odmian w katalogach, biorąc kumulatywnie z tych wszystkich trzech źródeł, jest 10. Mnie się udało w sumie zweryfikować na bazie tego, co jest w internecie, na przykład dla tej 15 kopiejek złotówki z Mennicy w Petersburgu 22 odmiany, a razem z wariantami aż 29. Także pokazuję, że bazując na wiedzy internetowej oraz tym, czym się również dzieje na aukcjach, a czasami również tutaj największe domy aukcyjne popełniają błędy przy opisaniu tych swoich pozycji i zdarzają się naprawdę rarytasy i bardzo rzadkie odmiany i warianty. Pokazuję tylko, jak duża jest różnica, jeżeli się spróbuje zrobić syntezę wiedzy dotyczącej rysunków awersów i rewersów tych monet, które się pojawiają na rynku, w stosunku do tego, co było do tej pory opublikowane, czyli w pierwszej kolumnie. Tak wygląda przykładowa jedna strona w tej książce, która zestawia zarówno informacje Plagego, Bitkina, Berezowskiego, podaje ceny, ale również wyróżnia odmiany, które do tej pory się nie pojawiały. I teraz króciutko, naprawdę króciutko omówię tylko coś, co dla wszystkich jest znane. Akurat wszyscy wiedzą na przykład, że w złotówce warszawskiej istnieją dwie wersje ogona. Ale praktycznie nikt dzisiaj nie zwraca uwagi, że wszystkie roczniki według katalogów, a na rynku kolekcjonerskim właściwie tylko jeden się pojawia, właściwie dwa się pojawiają, trzy, występują w odmianę z kropką. To znaczy 35 jest popularny z kropką, ale już 30 z kropką znaleźć to powiem jest rzadkość. W ogóle jest niedoceniane. Sprawdzałem na przykład w WCN-ie, to pojawiało się tylko 39 bez kropki.
Natomiast istnieje również 38 z kropką, tego mi się akurat nie udało potwierdzić, egzemplarza nie widziałem, 37, 36 dla obydwu wersji. Nikt nie zwraca uwagi na tak rzadkie odmiany. Kropka jest bardzo istotna, to nie jest ten drobiazg, że się mincerz pomylił i tam sobie lekko mu się przesunęło. Nie, nie wiadomo z jakiego powodu. Druga sprawa, cyfry roku. Proszę zwrócić uwagę, bo to jest bardzo szerokie zagadnienie, że te trzy dziewiątki na przykład w 1839 roku, one są wszystkie trzy różne. No i teraz to czasami się, to co jest poniżej cyfra 6 napisu otokowego. Zwróćcie Państwo uwagę, czasami to się na aukcjach na Allegro pojawia, że na przykład szóstka tak zwana zakręcona. Do tej pory ci, którzy się interesują tym okresem, wiedzą, że szóstka zakręcona była tylko w 30 kopiejkach. Tak? Proszę zwrócić uwagę tutaj na to zdjęcie, szóstka zakręcona, jak wygląda. Wiele osób w ogóle na to nie zwraca uwagi. Akurat wybrane jedno z wybranych zagadnień właśnie z 30-kopiejkówki w napisie otokowym. Zwróćcie Państwo uwagę, czasami kiedyś na dawniej na aukcjach WCN-u pojawiały się informacje o dwójka zwykła i zakręcona. Otóż to nie jest tylko dwójka zwykła i zakręcona, ponieważ zakręcona to jest ta z lewej strony, jest zwykła, ale jest również zwykła z rozszerzeniem, czyli właściwie tych dwójek są trzy. Ogon. Jedna z ważniejszych rzeczy i największych błędów, który bywa popełniany, jak rozpoznać ogon na 5-złotówce petersburskiej? Piszą o 9 i 11 piórach. Otóż jest to bardzo proste. Ogon na 9 piórach ma tutaj takie dwa pióra przy prawej łapie. One są równej długości. Ogon na 11 piórach to jedno wystaje. Jedną z najrzadszych monet, którą do tej pory ja spotkałem, a trochę się tym tematem zajmuję, czyli 34 NG została opisana na aukcji jednego z domów aukcyjnych jako odmiana z szerokim ogonem, czyli 11-piórowym. Natomiast było to błędne, a tylko i wyłącznie tak została opisana, bo Plage nie widział, że istnieje odmiana o 9 piórach. Moneta, która się do tej pory pojawiła raz. Kogoś, kto to interesuje, oczywiście ma kopalnię wtedy wiedzy. Natomiast po tym szczególe warto zwrócić uwagę. 5 złotych warszawskie. Podobnie, wiemy, że są trzy wersje orła. Natomiast jak rozróżnić ogon szeroki od wąskiego, bo to w literaturze różnie się nazywa, również po tym wystającym piórze. Bardzo łatwo. Naprawdę wielokrotnie, nie będę wytykał kogo, ale wielokrotnie widziałem błędy w opisach domów aukcyjnych. Coś, co czasami umyka niektórym autorom. W 40 roku dla 5-złotówki uległ zmianie wzór wstążki. Tak? Na przykład odmiany dla 40 roku z tą wstążką, taką jak w 41, ta z prawej strony, są rzadsze niż z tą płaską wstążką, a osoby zbierające często w ogóle nie zwracają na to uwagę. No i bardzo słynne zagadnienie, na które zwrócił szczególną uwagę Bitkin, a praktycznie wcale nie zwrócił na to uwagę Plage, czyli słynna szeroka i wąska korona w 10-złotówce petersburskiej. Znaczy tak, to jest mylące, bo wiem, że nie wiem, czy Państwo wiecie, że szeroką koroną to jest ta korona po lewej, a wąską koroną według Bitkina to jest ta korona po prawej. O co chodzi? Tu chodzi tak naprawdę o dół tej korony. Ja nie wiem, czy tu mam gdzieś coś, mogę zapalić, czy nie. Tu chodzi o tą część. To jest szerokie, to jest wąskie. Jak łatwo rozpoznać? Zwróćcie Państwo uwagę, że w przypadku szerokiej korony zawsze to wystaje powyżej. W przypadku wąskiej korony ta korona zawsze tutaj zachodzi. O co chodzi? Według Bitkina szeroka i wąska korona istniała tylko do 36 roku. I mniej więcej te odmiany występują. Otóż to nie do końca jest prawdą, bo na jednym z trzech domów aukcyjnych ostatnio była sprzedana również moneta rocznika 37 z tą szeroką koroną. Według mnie ekstremalnie rzadka, natomiast wystawianie tego w domu aukcyjnym już. To jest króciutko konfiguracje rewersu, więc one są, jest ich bardzo dużo. Bitkin, Plage trochę opisał Bitkin. Tak wygląda, tutaj nie ma jednego zdjęcia, różnica w najlepiej opisanej 10-złotówce petersburskiej z 1934 roku w różnicach ilości jagódek. Znaczy, ktoś tu będzie zainteresowany, no niestety nie mam czasu, żeby wyjaśniać. Tam się liczy po którymś, tych odmian jest aż w sumie 6. Natomiast do tej pory nikt tego nie opisał, na przykład położenie kreski w ułamku jedna druga.
Zwróćcie Państwo uwagę, to jest akurat element wariantotwórczy, natomiast tu jest prawie pozioma, tu jest ukośna. I ja dziękuję za uwagę.